Jest druga połowa XIX wieku, Polska znajduje się pod zaborami. W tych niełatwych czasach przychodzi żyć Marcinowi Borowiczowi, który właśnie rozpoczyna swoją edukację na terenie znajdującym się pod zaborem rosyjskim. O tym, jaki wpływ będzie miała wszechogarniająca rusyfikacja na życie i kształtowanie charakteru młodego bohatera, dowiecie się z tego odcinka poświęconego książce Syzyfowe prace autorstwa Stefana Żeromskiego. Zanim zaczniemy, krótkie info organizacyjne. Materiał z tej książki podzielony będzie na trzy filmiki. Ten, który właśnie oglądasz, zawiera szczegółowe streszczenie całej lektury. W kolejnym znajdziesz opracowanie z charakterystyką wszystkich bohaterów, omówieniem najważniejszych motywów, a także poznasz znaczenie tytułu tej książki. No i ostatni filmik zawiera quiz z pytaniami i odpowiedziami. Po obejrzeniu streszczenia i opracowania mocno zachęcam do sprawdzenia znajomości lektury. Z pewnością pomoże to utrwalić zdobytą wiedzę. Linki do wszystkich materiałów znajdziesz oczywiście w opisie. A i ostatnia informacja, staram się ze wszystkich sił, żeby materiały były pomocne, jeśli tak faktycznie jest, to zostaw proszę suba, bo to wiele dla mnie znaczy. Z góry dziękuję i trzymam za wszystkich kciuki. Lecimy! Akcja powieści rozpoczyna się w roku 1871 i trwa około 10 lat do roku 1881. Ponadto w utworze wspomniane są wydarzenia z Powstania Styczniowego z roku 1863. Wydarzenia rozgrywają się w kilku miejscach na terenie zaboru rosyjskiego. Są to Gawronki, rodzinna wieś Marcina Borowicza, Owczary, gdzie znajduje się szkoła elementarna oraz przede wszystkim miasto kleryków. Stanowiące główne miejsce wydarzeń. To w tej miejscowości Marcin uczęszcza do gimnazjum, mieszka na stacji u Przepiórzycy, chodzi do teatru, odwiedza inspektora Zabielskiego czy spotyka się z kolegami w mieszkaniu Gontali. Ponadto poznajemy historię Andrzeja Radka, który urodził się we wsi Pajęczyn Dolny, rozpoczął naukę w Pyżogłowach, a ostatecznie trafił do Klerykowskiego Gimnazjum. 4 stycznia państwo Borowiczowie odwożą saniami z rodzinnej wsi rąki swojego ośmioletniego syna Marcina do szkoły początkowej w Owczarach. Oczywiście młody chłopiec bardzo przeżywa zbliżające się rozstanie z rodzicami i rozpoczęcie nauki, a w czasie drogi podziwia zmieniający się krajobraz. Na miejscu nowego ucznia witają prowadzący szkołę nauczyciel Ferdynand Wiechowski wraz z żoną Marcjanną. Budynek szkoły ma tylko jedną klasę. Wiechowscy podkreślają, że Marcinek jest chlubą rodziny i może ostatecznie zostać obywatelem ziemskim, kapłanem czy oficerem. Mały chłopiec zdaje się nie rozumieć stawianych przed nim oczekiwań. Wiechowscy oprowadzają nowego ucznia i jego rodziców po budynku szkoły, który znajduje się przy mieszkaniu nauczycielskim. Tam Marcinek poznaje dziewczynkę Józię, siostrzenicę księdza, która uczy się i wychowuje w domu u Wiechowskich. Bohater poznaje również Małgośkę, która pełni rolę służącej. Następnie Wiechowscy przystępują do negocjacji ceny, jaką będą musieli zapłacić Borowiczowie za naukę swojego syna. Ustalono, że za przygotowanie Marcina do egzaminów wstępnych do gimnazjum będą płacić w postaci dostaw żywności do szkoły. Od tej pory chłopiec będzie mieszkał w domu Wiechowskich. Borowiczowie niejako zmuszeni są do oddania Marcina do szkoły wstępnej w Owczarach, ponieważ nie stać ich na zatrudnienie i zakwaterowanie koropetytora w rodzinnych gawronkach. Pan Borowicz wcześniej brał udział w powstaniu styczniowym, w konsekwencji czego siedział w więzieniu i stracił znaczną część majątku. Po ustaleniu warunków zamieszkania, Borowiczowie odjeżdżają. Przestraszony chłopiec bardzo przeżywa rozstanie z rodzicami, ponieważ nie chce zostać sam w nieznanym miejscu. Próbuje nawet rzucić się w pogoń za odjeżdżającymi saniami, ale nie przynosi to efektu. W nocy Marcin śpi niespokojnie, a uczucie osamotnienia, graniczące z rozpaczą, potęguje się. Następnego dnia chłopiec zostaje zaprowadzony do sali szkolnej. Izba pełna jest dzieci w różnym wieku. Jeden z nich, starszy od Borowicza Piotr Michcik, popisuje się znajomością języka rosyjskiego czytając wiersz. Czym wprawia Marcina w zakłopotanie, bowiem główny bohater nie zna tego języka. Po chwili do klasy wchodzi pan Wiechowski i rozpoczyna lekcję od modlitwy, oczywiście w języku rosyjskim. Po sprawdzeniu obecności, nauczyciel główną uwagę skupia na Michciku. Inni uczniowie są odpytywani ze znajomości rosyjskiego alfabetu, czyli cyrylicy, czy podstawowych zadań arytmetycznych. Na zakończenie lekcji uczniowie wraz z nauczycielem śpiewają rosyjską pieśń. Po dwóch miesiącach nauki Marcin potrafi już czytać i pisać dyktanda w języku rosyjskim, rozwiązuje podstawowe zadania arytmetyczne, a także ćwiczy rozbiór zdania na części mowy, na co szczególną uwagę zwraca nauczyciel. Największy problem dla ucznia stanowi arytmetyka. Oczywiście Marcinkowi wciąż daleko do najlepszych uczniów w klasie. Często Borowicz nie rozumie do końca lekcji, a jego naukę można by określić bolesnym wkuwaniem. Bohater szczególne postępy uczynił w katechizmie i kaligrafii. Od momentu przybycia do szkoły rodzice nie odwiedzili go ani razu, chcąc w ten sposób zahartować charakter syna. Marcinek wciąż czuje się bardzo samotny, tęskni za rodzinnym domem i zdarza mu się nawet zapłakać z tego powodu. W pierwszych dniach marca Wiechowski dowiaduje się, że do szkoły przyjeżdża inspektor. Rozpoczynają się nerwowe przygotowania, sporządzanie dokumentacji, sprzątanie szkoły na błysk oraz pilna nauka uczniów. Zdenerwowanie nauczyciela udziela się uczniom, którzy czują na sobie nadmiar obowiązków. Wiechowski uczy pieśni i pozdrowień rosyjskich, a najpilniejszych uczniów przepytuje ze znajomości rodziny carskiej. Marcinek, który jest najsłabszym uczniem, ma na czas wizyty inspektora przebywać w komórce. Inspektor Piotr Nikołajewicz Jaczmieniew po przybyciu do szkoły chce sprawdzić postępy w nauce uczniów. Nakazuje wiechowskiemu wywołać któregoś z uczniów by ten zaprezentował jak czyta. Wiechowski wywołuje oczywiście najlepszego z nich Piotra Michcika, który świetnie odpowiada na pytania inspektora. Kolejny uczeń wywołany do odpowiedzi to piątek, który radzi sobie nieco gorzej, ale wciąż dobrze. Bystry w dobrze zna tę sztuczkę. Wie, że Wiechowski wybrał najlepszych uczniów, dlatego inspektor po chwili sam egzaminuje pozostałych uczniów, którzy wypadają bardzo słabo, bowiem nie znają rosyjskiego. Co gorsza, inspektor szybko zauważa, że większość z nich swobodniej wypowiada się w języku polskim. Jaczmieniew jest wściekły. Oskarża Wiechowskiego o szerzenie polskiej propagandy i oburzony opuszcza mieszkanie. Nauczyciel jest przekonany, że właśnie został zwolniony, i postanawia upić się z rozpaczy. Nieoczekiwanie po chwili do mieszkania wraca Jaczmieniew. Inspektor tłumaczy, że doszło do pomyłki i oferuje podwyżkę pensji, a następnie wychodzi. Wiechowski nie ma pojęcia, co właśnie się stało, i dopiero jego żona tłumaczy mu wszystko. Okazuje się, że po wyjściu inspektor spotkał wiejskie kobiety, które krytykowały metody nauczania Wiechowskiego. Kazał on bowiem codziennie śpiewać dzieciom rosyjskie prawosławne pieśni. Oczywiście Jaczmieniew był ogromnie zadowolony z tych metod, bowiem głównym celem nauki była rusyfikacja. I dlatego właśnie wrócił do mieszkania i zaoferował nauczycielowi podwyżkę. Odjeżdżając z Owczar, inspektor wspomina swoje młodzieńcze lata i rozmyśla o metodach rusyfikacji. Po zakończeniu nauki w Owczarach, Marcin z mamą przyjeżdża do Klerykowa. Tam znajduje się gimnazjum, ale żeby się do niego dostać, trzeba najpierw zdać egzaminy wstępne. Na korytarzu gimnazjum tłoczą się rodzice kandydatów, czekając na ogłoszenie daty egzaminów, lecz nikt nie jest w stanie jej określić. Nauczyciele z lekceważeniem odnoszą się do rodziców i ich dzieci, szczególnie zaś do mieszkańców kraju nadwiślańskiego, bo tak nazywani byli Polacy przez Rosjan. Dodatkowe nerwy u pani Borowicz powoduje bardzo duża liczba kandydatów do szkoły. Po czterech dniach czekania, zniecierpliwiona kobieta próbuje się czegoś dowiedzieć o terminie od woźnego pana Pazura, ale ten nie chce z nią rozmawiać. Dopiero gdy pedel, czyli woźny, otrzymuje monety, łaskawie odpowiada, że takie informacje mogą być dostępne w sekretariacie. Tam okazuje się, że data egzaminu uzależniona jest od nauczyciela wykładającego w klasie wstępnej pana Majewskiego. Zmęczona pani Borowiczowa i jej syn udają się do hotelu warszawskiego. Marcin bardzo stresuje się zbliżającymi egzaminami. Nieoczekiwanie do pokoju hotelowego przychodzi Żyd, który opowiada o synu swojego brata, który dwa lata temu zdawał egzaminy wstępne. Udało mu się to, ponieważ tuż przed egzaminami skorzystał z prywatnych korepetycji u pana Majewskiego, który przecież miał być w składzie komisji egzaminującej. Pani Borowiczowa prosi Żyda, aby ten dowiedział się, jaki jest koszt takich korepetycji. Mężczyzna wykręca się tym, że brat mieszka daleko, ale gdy zostaje mu zaoferowana opłata za dorożkę, godzi się bez wahania. Żyd wychodzi i wraca z informacją nadzwyczaj szybko, jakby wcale nie jechał wspomnianą dorożką. Borowiczowie nie są majątnymi ludźmi i dlatego kobieta prosi swojego męża, by ten pożyczył na wsi 25 rubli na ten cel. Wykształcenie syna jest dla niej ogromnie ważne. Po obiedzie Borowicz razem z mamą udają się do mieszkania na ulicę Moskiewską, gdzie mieszka pan Majewski. Mężczyzna jest z urodzenia Polakiem, a Rosjaninem został raptem dwa lata temu oczywiście ze względu na korzyści, jakie są z tym związane. Początkowo kobieta, nie chcąc urazić nauczyciela, próbuje rozmawiać z nim po francusku, ale ten nie rozumie tego języka. Ostatecznie rozmawiają w języku polskim. Nauczyciel zgadza się przyjąć Marcina na korepetycję i przyjmuje z góry zapłatę za 8 godzin w łącznej wysokości 24 rubli. Majewski oczywiście zaznacza, że nie obiecuje, że chłopiec pomyślnie zda egzamin wstępny. Marcin ma codziennie przychodzić o 5. Ostatecznie Borowicz odbywa zaledwie 3 lekcje u pana Majewskiego, bowiem 4 dnia ma miejsce egzamin. W skład komisji wchodzą... Inspektor gimnazjum, Majewski oraz inny nauczyciel nazywany przez uczniów Kałmukiem. Ten ostatni nie jest szczególnie zainteresowany całym egzaminem. Egzamin składa się z kilku etapów, a pierwszy z nich obejmuje znajomość języka rosyjskiego. Kandydat wygłaszał wiersz rosyjski oraz odpowiadał na pytania z gramatyki. W kolejnym etapie kandydaci pisali dyktando. Początkowo kandydatów było około setki, ale szybko ta liczba zmniejszała się wraz z kolejnymi fazami egzaminu. Ci, którym nie udało się, musieli wychodzić na korytarz. Ksiądz Wargulski pospiesznie sprawdzał znajomość modlitw przez kandydatów. Ostatnim etapem był egzamin z arytmetyki, który był wyłącznie formalnością. Marcinowi udaje się pomyślnie zdać egzamin i znaleźć na liście uczniów gimnazjum co oczywiście było powodem olbrzymiej radości chłopca i jego mamy. Jak się okazało, większość chłopców, która pomyślnie zdała egzamin, korzystała, podobnie jak Marcin, z prywatnych korepetycji Majewskiego. Rodzicom, których dzieci pomyślnie nie zdały egzaminu, inspektor radził, by w domu mówiono wyłącznie po rosyjsku, ponieważ dzieci tylko w ten sposób nauczą się tego języka w stopniu umożliwiającym im podjęcie nauki w rosyjskiej szkole. Po obiedzie pani Borowiczowa z synem udaje się do swojej dawnej znajomej pani Przepiórkowskiej, zwanej Starą Przepiórzycą. Kobieta jest wdową i wynajmuje stację dla uczniów. Początkowo miała trzech synów, ale jeden z nich zmarł w powstaniu styczniowym, a drugi, Teofil, w wyniku ukąszenia przez żmiję. Obecnie Przepiórzyca mieszka z ostatnim synem Karolem i dwoma córkami. Na stacji mieszka korepetytor oraz kilku innych uczniów między innymi bracia daleszowscy oraz szwarc kobieta obiecuje zadbać o Marcina jak o własnego syna do starej przepiórzycy przychodzi dwóch mężczyzn którzy mają w zwyczaju spotykać się w jej mieszkaniu to radca somonowicz i grzebicki pani borowiczowa oraz marcin są świadkami ich dyskusji somonowicz wyraża swoją niechęć do rusyfikacji i zmuszania do nauki języka rosyjskiego a ponadto uważa że kształcenie dzieci nie jest potrzebne. Jego zdaniem zbyt wiele osób chce zajmować państwowe posady, podczas gdy brakuje ludzi z zawodami rzemieślniczymi. Grzebicki jest bardziej stonowany w swoich wypowiedziach. Mężczyźni wspominają dawne czasy i wspólnie dochodzą do wniosku, że kiedyś to było lepiej. Dyskusja radców powoduje lęk u pani Borowiczowej, która martwi się o syna. Młody Borowicz uczy się pilnie, a największy problem ma z językiem rosyjskim oraz arytmetyką. Szczęśliwie na stacji mieszka korepetytor uczeń klasy siódmej Wiktor Alfons Pigwański, zwany Pytją, ponieważ pali bardzo dużo papierosów. Jego pasją jest pisanie wierszy i poświęca temu każdą wolną chwilę. Usilnie próbuje kreować się na roztargnionego poetę. Marcin nie ma z kim podzielić się swoimi problemami. Bracia daleszowscy, mieszkający na stacji, traktują go lekceważąco i z pogardą. Niejednokrotnie jest on przedmiotem ich żartów, jak na przykład wtedy, gdy każą mu pójść do apteki porozum. Ulubioną ich rozrywką jest gra w obrazki. Gra polegała na tym, że między karty książki wkładało się obrazek i podawało ją koledze, do odnalezienia malowanek za pomocą wsuwania między kartki stalówki, na chybił trafił. Jeśli stalówka trafiała w miejsce puste, przechodziła w posiadanie proponującego grę, w przeciwnym razie obrazek stawał się własnością posiadacza piór. Sprytni daleszowcy często oszukują w tej grze naiwnego borowicza. Lepszy stosunek do Marcina ma inny uczeń szwarc zwany bułą, który powtarzał pierwszą klasę. Chociaż i on często stara się pokazać swoją wyższość nad młodym borowiczem. Na stacji bywa także pan Majewski, gdyż wizytowanie uczniów należało do jego obowiązków. Jednak jego sympatia do Marcina zaczęła maleć, gdy nauczyciel zrozumiał, że Borowiczowie nie należą do majętnych ludzi. Sala klasy wstępnej mieści się na dole gmachu gimnazjalnego. Panuje tu głośna i radosna atmosfera. Klasy starsze zajmują piętro, złośliwie nazywane cukiernią. W czasie długiej przerwy na podwórzu szkoły dochodzi do wojny na kasztany. Uczniowie starszych klas są bardziej uprzywilejowani i zajmują lepsze pozycje. Młodsze klasy wcielały się w rolę Persów, a starsze Greków. Atakowano wszystkich, a gdy nauczyciel wychodził na podwórze, to był bezkarnie wyzywany. Dlatego pan Majewski nigdy nie wychodził na podwórko podczas długiej przerwy. Na lekcjach nierzadko dochodzi do wyśmiewania mniej zamożnych uczniów. Podczas jednej z lekcji pan Majewski szydzi z Romka Gumowicza, zwanego Czarnym, syna biednej akuszerki. Gumowicz zostaje wezwany do tablicy, ale zestresowany nie jest w stanie rozwiązać zadania arytmetycznego. Złośliwy Majewski nazywa go pachciarską kobyłą ku uciesze całej klasy. Łzy kolegi wzbudzają współczucie jedynie u Marcina. Po kilku miesiącach nauki do klerykowa przyjeżdża pani Borowiczowa, której udaje się dzięki dawnej znajomości z panem Majewskim załatwić dla Marcina dwa dni świątecznego urlopu. Kobieta zabiera syna do domu na uroczystość Zielonych Świątek. Podczas podróży Marcin dowiaduje się od służącego pracującego jako fornal o kradzieży ulubionej klaczy państwa Borowiczów. Okazuje się jednak, że po jakimś czasie koń sam wrócił do domu. Marcin jadąc z mamą do domu jest naprawdę szczęśliwy. Gdy wóz zwalnia, chłopiec zeskakuje z niego i zrywa dla mamy gałęzie bzu rosnące obok kapliczki. Po powrocie do klerykowa Marcin kontynuuje naukę i udaje mu się otrzymać promocję do klasy pierwszej. Młody borowicz zaczyna opuszczać się w nauce. Latem umiera jego matka na gruźlicę. Początkowo chłopiec zdaje się nie odczuwać straty, a na pogrzebie zmusza się nawet do płaczu. Dopiero później zaczyna odczuwać ból i rozumie, że odeszła najbliższa dla niego osoba. Dom rodzinny po śmierci pani Borowiczowej jest zaniedbany i opustoszały. Pochłonięty pracą ojciec nie ma czasu na zajmowanie się synem. Dba jedynie o to, by starczyło pieniędzy na jego edukację. Po zakończeniu wakacji, Borowicz wraca do szkoły i szybko zaprzyjaźnia się z Wilczkiem, szkolnym łobuzem, synem lichwiarki, który powtarza pierwszą klasę. Wilczek nigdy nie odrabiał lekcji, śmiał się z korepetytorów i często chodził na wagary. Wywołany do tablicy, zawsze przychodził z nieswoim kajetem, owiniętym papierem ze swym nazwiskiem. Niestety, Marcin ulega silnym wpływom Wilczka i zaczyna oszukiwać nauczycieli i chodzić na wagary. W grudniu pewnego dnia Borowicz i Wilczek wymykają się przed nabożeństwem, aby ślizgać się na zamarzniętej rzece. W pewnym momencie Marcinowi robi się strasznie zimno i postanawia wrócić do kościoła. Chłopiec należał do grona śpiewaków, którzy mieli wykonać hymn państwowy. Dlatego wchodzi po cichutku na kościelną wieżę, gdzie znajdował się chór, mając nadzieję, że nikt go nie przyłapie. W pewnym momencie jest świadkiem niecodziennego wydarzenia. Widzi jak ksiądz Wargulski wyrzuca za drzwi rosyjskiego inspektora, któremu nie podobało się, że uczniowie śpiewają hymn w języku polskim. Inspektor chciał oczywiście, aby hymn śpiewany był w języku rosyjskim. Ksiądz Wargulski orientuje się, że Marcin był świadkiem całego zajścia, ale chłopiec przysięga, że nikomu o tym nie powie. Wychowawcą klasy pierwszej jest należący do weteranów szkoły nauczyciel łaciny Rudolf Lejm. Pochodził on z rodziny niemieckiej, zajmował się historią powszechną, językami starożytnymi oraz niemieckim. Niestety słabo mówi po rosyjsku, i ten niegdyś szanowany wykładowca został zdegradowany do roli nauczyciela łaciny klas pierwszych. Oczywiście w szkole istnieje zakaz mówienia po polsku, a Lejm znany jest z bardzo surowego karania za łamanie tego zakazu. Co ciekawe, jego żona jest Polką i w domu posługuje się językiem polskim. Jego córki organizują tajne spotkania patriotyczne, podczas których czytana jest polska literatura. Lejm nosi charakterystyczny strój, m.in. kapelusz zwany pierogiem, przez co jest przedmiotem żartów. Uczniowie nazywają go klej, bo tak na język polski tłumaczone jest jego niemieckie nazwisko. Mimo to, na lekcjach udaje mu się utrzymać dyscyplinę. Pewnego dnia wchodząc do klasy nauczyciel zauważa napis na tablicy informujący o tym, że Borowicz ciągle głośno mówi po polsku. Autorem tego oskarżenia jest dyżurny klasy Makowicz, który wcześniej pokłócił się z Marcinem o okładkę książki. Ostatecznie główny bohater musi zostać po lekcjach na dwie godziny w kozie. Nauczycielem języka rosyjskiego jest Iłarion Stjepanycz-Ozierski zwany Kałmukiem odróżnieniu od Lejma, totalnie nie umie zapanować nad dyscypliną podczas lekcji. Mężczyzna nie przywiązuje uwagi do swojego wyglądu. Często chodzi ubrudzony kredą czy atramentem. Uczniowie robią sobie z niego żarty i prowokują go na przykład poprzez dzwonienie małym dzwoneczkiem podczas lekcji. Nikt go nie słucha. Jeśli już nauczyciel wybiera kogoś do odpowiedzi, to najczęściej ten kandydat opowiada zmyśloną historię o księżniczce Oldze. Ozierski bywa tak roztargniony, że często musi pytać uczniów o drogę do swojego domu. W klasie pierwszej wykładano również język polski, który był przedmiotem nieobowiązkowym. Nauczycielem tego przedmiotu jest pan Szteter, który z obawy o swoją posadę niczego tak naprawdę nie uczy. Oceny z tego przedmiotu nie mają znaczenia i nikt nie traktuje go poważnie. W rosyjskiej szkole Szteter traktowany jest jak piąte koło uwozu. W przeszłości pisywał do gazet różne artykuły i miał nawet ambicję przetłumaczyć poezję angielskiego pisarza Shilea, ale ostatecznie nie doszło do tego. Uczniowie darzą poważaniem nauczyciela matematyki pana nogackiego, który jest surowy i wymagający, ale sprawiedliwy. Jego celem nie była rusyfikacja chłopców, tylko nauczenie ich matematyki. Sam nie uważa się za złego polaka. Mimo wszystko, stosowane przez niego metody nauczania sprawiają, że uczniowie wykonując obliczenia w pamięci, robią to w języku rosyjskim. Marcin kończy pierwszą i drugą klasę bez większych problemów, ale nie jest zbyt pilnym uczniem. Dopiero w drugim półroczu klasy trzeciej bierze się mocno do nauki, a wszystko to przez pewne wydarzenie. Borowicz dalej mieszka na stacji u Starej Przepiórzycy i pewnego dnia, razem z innymi lokatorami, braćmi Daleszowskimi oraz Szwarcem, Idzie do parku postrzelać ze starej broni przywiezionej przez Szwarca. Proch dostarczyli daleszowscy. Niestety uczniowie zostają przyłapani przez żandarma. Trójce braci daleszowskich udaje się uciec, a schwytani Borowicz i Szwarc zostają doprowadzeni do gimnazjum. W klasie, którą zamieniono na tymczasowe więzienie spędzają całą noc. Tymczasem miasto oblatuje plotka, że zostali złapani groźni konspiratorzy. Marcin jest przerażony, oczyma wyobraźni widzi swoje wydalenie ze szkoły, a także na myśl przychodzą mu Sybir i Szubienice, o których usłyszał od przepiórzycy. Następnego dnia przychodzi pan Majewski i prowadzi uczniów przed oblicze wszystkich nauczycieli. Szwart, zapytany przez dyrektora czy strzelał z pistoletu, wszystkiemu stanowczo zaprzecza i do niczego się nie przyznaje. Borowicz wie, że ta strategia nie przyniesie im korzyści i mówi, że owszem, strzelał z pistoletu, ale bez prochu. Całe grono pedagogiczne wybucha śmiechem. Ostatecznie dyrektor nie wyrzuca uczniów ze szkoły, tylko skazuje ich na długą kozę o chlebie i wodzie. Marcin czuje, że olbrzymi kamień spadł mu z serca. Pomyślne rozwiązanie sytuacji zawdzięcza wstawiennictwu zmarłej matki. Właśnie po tej sytuacji chłopiec zaczął pilniej się uczyć i od tego czasu regularnie chodzi do kościoła i modli się. W kościele widzi często nieznajomego mężczyznę, ale nigdy z nim nie rozmawia. Dzięki modlitwie chłopiec nie czuje się już samotny. Po zdaniu egzaminów, Marcin jest uczniem piątej klasy. Wakacje jak zwykle spędza w gawronkach, gdzie widzi rodzinne gospodarstwo popadające w ruinę. Pan Borowicz jest coraz starszy i ma coraz mniej sił. Pewnego dnia Marcin otrzymuje od niego dubeltówkę. Chłopiec ma iść na pole i pilnować kosiarzy. Młody Borowicz czuje się bardzo doceniony i jest dumny z powierzonego mu zadania. Będąc na polu, postanawia zapolować na kaczki. Nie idzie mu to najlepiej, ale chłopiec nie przejmuje się tym, ponieważ już samo tropienie i chodzenie za zwierzyną sprawia mu ogromną przyjemność. Odtąd Borowicz całe dni włóczy się po okolicy i poluje. Jego ulubioną porą staje się noc. Uwielbia się wtedy szwendać. Podczas swoich wędrówek chłopiec odwiedza okoliczne wsie. Jedną z takich wsi jest bukowiec, gdzie mieszka lichwiarz z Cubioła. Pożycza on pieniądze na wysoki procent. Dzięki swoim działaniom podporządkował sobie mieszkańców. Jest chciwy i bezwzględny. Z wielu biedniejszych chłopów uczynił swoich parobków, którzy musieli oddawać mu wszystkie swoje plony. Co ciekawe, sam z scubioła chodzi zwykle w brudnej koszuli, a idąc do miasta, nie ubiera nawet butów. Najuboższą wsią w okolicy są Gawronki, a najbiedniejszym jej mieszkańcem jest Leiba Koniec Polski. Prowadzi ona razem z żoną gospodarstwo, ale ma problem z wyżywieniem licznej rodziny. Leiba jest rzemieślnikiem i wyrabia trepy, czyli chłopskie buty. Koniec Polski jest jedynym bohaterem, który nie korzysta z usług scubioły, ponieważ nie posiada nic, z czego lichwiarz mógłby czerpać korzyści. Najpopularniejszą osobą w okolicy jest bez wątpienia Szymon Noga, znany z doskonałych umiejętności myśliwskich. Marcin szybko się z nim zaprzyjaźnia i chętnie słucha jego opowieści. Pewnego dnia, będąc razem w lesie, Noga opowiada historię o powstańcu zwanym kosturem, który strzelił do jednego z dwóch moskali katujących jeńca. Niestety jeńcowi nie udało się przeżyć, a miejsce jego pochówku noga pokazuje Borowiczowi. Marcin nie jest zainteresowany tą historią, ponieważ nie interesują go tematy polityczne. Chłopiec wiedział tylko, że jego ojciec brał udział w powstaniu styczniowym, przez co musiał siedzieć w więzieniu i stracił znaczną część majątku. Bohater o wiele chętniej woli rozmawiać o polowaniach. Borowicz, gdy nie spędza czasu z nogą, to siedzi w samodzielnie zbudowanej altance. Przechowuje tam różne narzędzia czy nieprzyzwoite książki przeznaczone dla dorosłych. Chłopak lubi tam rozmyślać i podziwiać przyrodę. Pewnego dnia Szymon Noga wspomina o bardzo rzadkich, ogromnych ptakach głuszcach. Marcin jest podekscytowany, i gdy nadchodzi dzień polowania, posłusznie wykonuje polecenia nogi. Za jego namową kupuje w sklepie wódkę i wysmarowuje się nią oraz swoją dubeltówkę, ponieważ jak twierdzi Noga, jej zapach przyciąga głuszce. Noga i Borowicz chodzą po lesie, ale żadnego ptaka nie widzą. Myśliwy poleca Marcinowi, aby ten dmuchał w maszynkę do wabienia. Noga znika z pola widzenia, a naiwny bohater wykonuje tę czynność przez kilka godzin. W pewnej chwili słyszy dziwny dźwięk i postanawia to sprawdzić. W krzakach zamiast głuszca widzi śpiącego pijanego Szymona Nogę, który głośno chrapie. Dopiero jakiś czas później Borowicz dowiaduje się, że w tych lasach głuszców nie było od bardzo dawna. Po powrocie z wakacji Borowicz zastaje w gimnazjum duże zmiany. Ze szkoły odeszli dyrektor, inspektor, nauczyciel łaciny Lejm. Jeden z pomocników gospodarzy oraz dwóch nauczycieli historii. Pojawia się nowy zarząd: dyrektor Kriesto Obradnikow, inspektor Zabielski, a także nauczyciele Łaciny Pietrow, pomocnik gospodarzy klas Miesoczkin oraz nauczyciel historii Kostriulew. Nowy zarząd szkoły wprowadza nowe porządki. Uczniowie poddawani są wzmożonej rucyfikacji i nadzorowi. Wprowadzony zostaje całkowity zakaz mówienia po polsku, a także posiadania polskich książek. Zakaz jest sumiennie przestrzegany poprzez częste kontrole stacji, na których mieszkają uczniowie, niezależnie od pory dnia i nocy. Widok inspektora wbiegającego do mieszkania uczniów i dokonującego rewizji jest na porządku dziennym. Powszechne staje się donosicielstwo. Co ciekawe, Kriesto Obradnikow i inspektor Zabielski nie każą uczniów surowo za przewinienia. Chcą wzbudzić przekonanie uczniów, by ci nie czuli nad sobą tyrana, a raczej miłującą rękę ojca. W sytuacji, gdy zdarzy się konflikt między uczniami a nauczycielami Polakami, zarząd zawsze staje po stronie ucznia. Aby zniszczyć polską kulturę, uczniowie posiadają zakaz chodzenia na polskie sztuki wystawiane w teatrze. Miasto kleryków przeżywa etap wzmożonej imigracji rosyjskiej. Coraz więcej Rosjan napływa do miasta, a dawne stare ulice zmieniają nazwy na rosyjskie. Pewnego dnia, podczas szkolnej przerwy, któryś z uczniów wspomina o sztuce rosyjskiej wystawianej w teatrze. Większość uczniów podchodzi do tego krytycznie, oprócz jednego. To właśnie Marcin Borowicz, na przekór wszystkim, postanawia pójść do teatru na rosyjską sztukę. Chłopiec za tę decyzję jest krytykowany nie tylko przez kolegów, ale także przez radcę Somonowicza. Będąc w teatrze, Borowicz czuje się nieswojo i nawet myśli o tym, by w czasie sztuki wyjść do domu. Widząc na sobie wzrok dyrektora, rezygnuje z tego pomysłu. W czasie przerwy, Majewski zaprowadza Borowicza, a także innych uczniów do loży honorowej, gdzie zasiadają najważniejsze osoby. Marcin zostaje przedstawiony gubernatorowi, z czego jest bardzo dumny. Następnego dnia główny bohater jest przedmiotem żartów ze strony kolegów. Gdy inspektor wita Marcina przyjaznym uśmiechem, koledzy odczuwają zazdrość, że też nie byli w teatrze. Po lekcjach inspektor Zabielski prosi Marcina o zaniesienie do jego mieszkania kajetów z ćwiczeniami klasy piątej. Borowicz zaczyna postrzegać Zabielskiego jako swojego mistrza, i wzór do naśladowania. Jest dumny z tego, że jest blisko tak potężnej osobistości. Od tego momentu bohater jest częstym gościem w mieszkaniu inspektora. Pojawia się nowy bohater: Jędrzej Radek. Jędrzej Radek urodził się we wsi pajęczyn dolny i był synem biednego fornala. Chłopiec prawdopodobnie skończyłby na tej wsi jako pastuszek, gdyby nie pomoc, którą otrzymał od pewnego człowieka. Otóż we wsi mieszkał guwerner. Czyli inaczej nauczyciel Antoni Paluszkiewicz, zwany kawką. Mężczyzna znany był z głośnego i bardzo charakterystycznego kaszlu. Z tego powodu często był przedmiotem niewybrednych żartów ze strony chłopców, którzy przedrzeźniali go, naśladując jego kaszel. Stąd też jego pseudonim kawka. Prym w dokuczaniu wiódł Jędrzej Radek. Pewnego dnia paluszkiewicz złapał chłopca i zaprowadził go do swojego mieszkania. Ku zdziwieniu chłopca, Kawka nie wymierza żadnej kary. Przeciwnie, pokazuje Jędrzejowi książkę z obrazkami zwierząt, wzbudzając tym samym u niego ogromną ciekawość. Od tego wydarzenia chłopiec jest częstym gościem w mieszkaniu Paluszkiewicza, który uczy go czytać i pisać. Ostatecznie nauczyciel umieszcza swojego wychowanka w progimnazjum pyżogłowskim i opłaca jego naukę. Paluszkiewicz umiera na gruźlicę i od trzeciej klasy Andrzej Radek sam musi zarobić na swoje utrzymanie. Chłopiec dobrze się uczył i dlatego mógł utrzymać się z udzielania korepetycji. Wszyscy przewidywali, że Andrzej zostanie księdzem, ale marzeniem chłopca było dostanie się na uniwersytet i kontynuacja nauki. Tą ogromną ciekawość świata rozbudził u niego oczywiście Antoni Paluszkiewicz. Jędrzej Radek miał żal do siebie o to. Że namową innych, w przeszłości przedrzeźniał i żartował z Paluszkiewicza. Po ukończeniu czterech klas w szkole Pyżogłowskiej, chłopiec wędruje szosą do klerykowa, a gdy jest zmęczony, to robi przerwy i nocuje w polu. Ma na sobie kiepskie szkolne ubranie, które jasno wskazuje, że Radek nie pochodzi z bogatej rodziny. W czasie drogi odwiedza karczmę, gdzie udaje mu się dostać czerstwe bułki i piwo. Ostatecznie, mając dość pytań gospodyni, ucieka z karczmy. Zmęczony wędrówką, chłopiec zauważa chłopa i dogaduje się z nim, że w zamian za 20 groszy będzie kontynuował podróż na wozie. Po chwili, mając dość pytań, chłopa schodzi z wozu, ale niestety nie udaje mu się odzyskać pieniędzy. Kontynuuje podróż do klerykowa piechotą. W pewnej chwili podjeżdża bryczka, w której siedzi szlachcic. Mężczyzna decyduje się pomóc zmęczonemu chłopcu i zawozi go do klerykowa do mieszkania pana Płoniewicza, który poszukiwał korepetytora dla swojego syna Władzia i córki Mici. Ostatecznie Radek godzi się przyjąć tę posadę, w zamian za co otrzymuje dach nad głową. Od tej pory chłopiec zajmuje małą izbę ze zniszczonymi meblami, ale i tak jest bardzo szczęśliwy, że ma gdzie mieszkać. Następnego dnia Radek idzie do gimnazjum, wręcza swoje świadectwo dyrektorowi i zostaje przyjęty do piątej klasy. Jeśli chodzi o korepetycje, to trzeba powiedzieć, że Władzio delikatnie mówiąc nie jest zbyt bystrym uczniem, a do szkoły udało mu się dostać jedynie za sprawą dużej łapówki wpłaconej przez pana Płoniewicza. Władzio ma problemy z pamięcią i niekiedy nauka pochłania kilka godzin. Radek jednak nie poddaje się i konsekwentnie stara się uczyć chłopca. Dodatkowo pomaga także jego siostrze mici. Korepetycje zajmują tak dużo czasu, że Radek swoje lekcje odrabia dopiero po północy. Gdy znajduje wolną chwilę to relaksuje się paląc papierosy. Niestety w gimnazjum klerykowskim Radek nie ma łatwego życia. Jest dobrym uczniem, ale spotyka się z wyszedzaniem i drwinami ze strony kolegów. Uczniowie śmieją się z jego ubioru, chłopskiego pochodzenia i często przedrzeźniają jego mowę. Dwa miesiące po rozpoczęciu nauki Jędrek zostaje wezwany do tablicy, aby rozwiązać zadanie geometryczne, a siedzący z tyłu kolega Tymkiewicz przedrzeźnia go. Andrzej ma tego dość i nie wytrzymuje. Dochodzi do bójki i Radek okłada Tymkiewicza pięściami. Po kilku chwilach do klasy wkracza dyrektor, który podejmuje decyzję o wyrzuceniu radka ze szkoły. Chłopiec jest załamany i siada na kamieniu przed szkołą. Po chwili podchodzi do niego nie kto inny jak Marcin Borowicz, który usłyszał o wyrzuceniu radka ze szkoły. Główny bohater decyduje się pomóc biednemu Jędrzejowi, wykorzystuje swoją znajomość z inspektorem Zabielskim i dzięki temu dyrektor decyduje się odstąpić od wydalenia radka ze szkoły. Podczas kolejnych lekcji Jędrzej nie jest w stanie się skupić, odczuwa wdzięczność dla Marcina i duże wzruszenie. Marcin jest uczniem klasy 6, która liczy 33 uczniów. Większą część klasy stanowią Polacy, jest tylko trzech Żydów i dwóch Rosjan. Uczniowie podzieleni są na dwa obozy: literatów i wolnopróżniaków. Literaci, do których należy Marcin, znajdują się pod opieką inspektora Zabielskiego. Członkowie tej grupy zajmują się studiowaniem literatury rosyjskiej, często w mieszkaniu inspektora. Oprócz samego czytania utworów rosyjskich, uczniowie wygłaszają referaty o treści politycznej, które stanowczo potępiają Polskę jako źródło zła. Inspektor nazywa ich maleńkimi uczonymi. Literaci odczuwają wstręt do wszystkiego, co polskie, a rusofilizm jest oznaką postępowości. Część literatów stała się zwolennikami panslawizmu, czyli ruchu mającego za cel skupienie wszystkich narodów słowiańskich pod panowaniem cara rosyjskiego. Do grupy wolnopróżniaków należą głównie synowie szlachciców i bogaczy. Jak sama nazwa wskazuje, zajmują się oni głównie próżniactwem, czyli wagarowaniem i zabawą. Ich ulubioną grą była gra w karty w stukułkę. Wszyscy członkowie tej grupy przyjaźnią się ze sobą, nie ma żadnych donosicieli. Najczęściej na miejsce gry wybierano dom lekarza wyszobierskiego, a właściwie pokój jego syna. Niektórzy z wolno próżniaków czas spędzają na jeździe konno. Dodatkowo ich zainteresowanie wzbudzają aktorki, z czym wiąże się jedna historia. Otóż jeden członek tej grupy Wolski zakochuje się w aktorce, zwanej Iskierką. Za radą kolegów kupuje jej pudełko cukierków czekoladowych. Ukrywa je na swoim łóżku pod kołdrą. Niestety dochodzi tam do bójki między jego kolegami, w wyniku czego jeden z nich pada na łóżko i rozgniata czekoladki. W ostatnich klasach uczniowie zmieniają podejście do nauki. Uczą się głównie matematyki, a innym przedmiotom nie poświęcają zbyt wiele czasu. Marcin Borowicz i jego koledzy z zapałem uczą się wszystkiego na temat książąt Rusi oraz wydarzeń i dat z nimi związanych. Oczywiście nie zmienia się słaba pozycja języka polskiego. Władze szkoły robią wszystko, by książki, które mogłyby zaburzyć rusyfikację, nie dotarły do uczniów. Mimo licznych rewizji, jednemu z chłopców udaje się przynieść książkę Henryka Tomasza Bakła Historia cywilizacji Anglii w przekładzie rosyjskim. Książka ta ma ogromny wpływ na uczniów, którzy zaczynają ją analizować i prowadzić dyskusje filozoficzne. Prym wiedzie dwóch uczniów, Nochaczewski, zwany Spinozą i Miller nazywany Balfegorem. Do najbardziej zdecydowanych materialistów należy Borowicz, który nie mieszka już u starej przepiórzycy, tylko na stacji u tak zwanej Czarnej Pani, gdzie pełni rolę korepetytora. To właśnie tam toczą się najgorętsze dyskusje. Chłopcy dzielą się na metafizyków, materialistów czy katolików zwanych pomidorowcami, a Borowicz staje się specjalistą od ateizmu. Uczniowie oczywiście dyskutują po rosyjsku, gdyż nie byliby w stanie wyrazić swoich przekonań w języku polskim. Jest to najbardziej zjadliwa forma rusyfikacji. Do klasy siódmej przechodzi zaledwie 23 uczniów. Znany z silnych zapędów rusyfikatorskich nauczyciel historii Kostriulew robi wszystko, aby przedstawić kraj nadwiślański, czyli Polskę w złym świetle. Na lekcji opowiada historię o żeńskim klasztorze w okolicach Wilna, w podziemiach, którego rzekomo miał znajdować się dziecięcy cmentarz. Nie wytrzymuje tego Tomasz Walecki, zwany Figą, który uznawany jest za jednego z najlepszych uczniów. Na liście jest tuż za szlamą Goldbaumem tylko dlatego, że Figa często wchodzi w spory z nauczycielami. Walecki, jako gorliwy katolik, wstaje i stwierdza, że w imieniu całej klasy protestuje przeciwko oszczerstwom Kostriulewa. Nauczyciel uznaje to zachowanie za bunt i wzywa zarząd szkoły. Dyrektor próbuje ustalić, czy Figa działał sam, czy faktycznie reprezentował całą klasę. Uczniowie odwracają się od Waleckiego. Marcin Borowicz stwierdza, że klasa z przyjemnością słuchała historii nauczyciela, a Figa protestował we własnym imieniu. Jedynie inny uczeń, katolik Rutecki popiera Waleckiego. Figa ma zostać wyrzucony ze szkoły, ale ostatecznie, dzięki działaniom swojej matki, ta kara zostaje zmieniona na karę chłosty. Mocno pobity Walecki, gdy wraca do klasy, rzuca jedynie wymowne spojrzenie Borowiczowi. Po świętach Bożego Narodzenia do klasy dołącza nowy uczeń Bernard Zygier. Został on wyrzucony z gimnazjum w Warszawie za nieprawomyślność. Dlatego w Klerykowie nowy uczeń otoczony jest szczególnym nadzorem. Mieszka u pana Kostryu Lewa i nie ma prawa spotykać się z innymi uczniami poza murami szkoły. Dodatkowo jego rzeczy są codziennie przeszukiwane. Zygier jest dobrym uczniem, ale innym nie podoba się jego pochodzenie. Jego grzeczność jest postrzegana jako wyniosłość. Dopiero po miesiącu Zygier otrzymuje pozwolenie na uczestnictwo w lekcjach języka polskiego u pana Sztetera. Szybko okazuje się, że chłopiec zna bardzo dobrze gramatykę języka polskiego. Dodatkowo, Zygier, będąc w Warszawie, czytywał różne utwory Adama Mickiewicza, jak dziady część trzecia czy pan Tadeusz. Nowy uczeń opisuje nawet biografię Mickiewicza w języku rosyjskim. Oszłomiony szteter próbuje mu przerwać i prosi Zygiera o wyrecytowanie jakiegoś wiersza. Zygier wstaje i zaczyna recytować redutę Ordona Adama Mickiewicza i wszyscy słuchają go z zapartym tchem, nauczycielowi ciekną łzy, w uczniach zaczyna budzić się tożsamość narodowa, a Marcin Borowicz przypomina sobie historię powstańca, którą usłyszał niegdyś od myśliwego Szymona nogi. Bohater czuje ucisk w sercu i z trudem powstrzymuje płacz z żalu. W ósmej klasie Marcin wraz z kolegami spotyka się w starym browarze, w którym kiedyś istniała fabryka piwa, a po jej likwidacji budynek został przerobiony na lokale mieszkalne. Na strychu, czyli na tak zwanej górce, mieszka kolega Borowicza Marian Gontala zwany Mańkiem. Chłopak żyje z udzielania korepetycji i własnymi siłami przerobił strych na mieszkanie. Wejście na górkę jest ukryte. Znajduje się w ogrodzeniu parku i przez bohaterów nazywane jest dziurą Efi Altesa. Koledzy spotykają się potajemnie w mieszkaniu Gontali, a nieformalnym kierownikiem tych spotkań staje się Bernard Zygier, który najbardziej zaprzyjaźnia się z Andrzejem Radkiem. Oprócz nich na górkę przychodzą Borowicz, Walecki czy inny uczeń zwany Pieprzojadem. Bohaterowie spotykają się tam, by czytać zakazaną literaturę Mickiewicza, Słowackiego, Mochnackiego, Szekspira czy Balzaka. Książki przynosi Radek, który znajduje je porzucone w mieszkaniu Płoniewiczów, w którym sam mieszka. Niewątpliwie literatura ma ogromny wpływ na chłopców, a szczególnie na Marcina. Czytając dziady Mickiewicza, Borowicz nie jest w stanie z nikim rozmawiać i ze wzruszenia ciężko zebrać mu myśli. Oprócz czytania zakazanych książek, bohaterowie wspólnie przygotowują się na lekcje do szkoły. Wkrótce do grupy przyjaciół spotykających się u Gontali dołączają niektórzy wolnopróżniacy. Pewnego wieczoru, idąc na górkę, Borowicz widzi nauczyciela Majewskiego, który szpieguje chłopców. Marcin postanawia zabrać kładkę nad kanałem miejskim. Majewski znajduje się w potrzasku. Nie wie, gdzie ukryte jest przejście w płocie, ale też nie może wrócić na chodnik, bowiem Marcin zabrał kładkę. Główny bohater postanawia wziąć odwet za lata rusyfikacji i zaczyna rzucać błotem w Majewskiego. Ten nie jest w stanie zidentyfikować atakującego, ponieważ jest już ciemno. Nauczyciel proponuje nawet 10 rubli w zamian za podanie kładki, ale Marcin pozostaje nieugięty. Ostatecznie Majewski wchodzi do ścieku i płynie na drugi brzeg. Borowicz szybko ostrzega kolegów, dzięki czemu ich kryjówka nie zostaje odkryta. Gdy Majewski wraca z policją, to nikogo już nie zastaje. Po świętach wielkanocnych wszyscy przygotowują się do egzaminów maturalnych. Marcin najczęściej uczy się w miejskim parku, siedząc na kamiennej ławce przy źródełku. Pewnego dnia spotyka tam obłożoną książkami, uczennicę klasy siódmej gimnazjum żeńskiego, Annę Stogowską, zwaną Birutą. Jej ojciec jest lekarzem wojskowym, znanym w całym mieście z grania w karty. Jej nieżyjąca już matka była Rosjanką, która przez miłość do męża nauczyła się języka polskiego i wyrzekła się swojego pochodzenia. Wychowywała swoje dzieci w polskim duchu, przez to czuła wewnętrzne rozdarcie i wiodła tak naprawdę nieszczęśliwe życie. Ojciec jest lekkomyślnym człowiekiem, lubiącym grać w karty i sięgającym po alkohol. Dlatego po śmierci matki, to Anna opiekuje się młodszym rodzeństwem. Dziewczyna, widząc nieszczęśliwe życie matki, postanowiła, że pozostanie dziewicą, przez co inne koleżanki nazwały ją Birutą. Borowicz zakochuje się w Annie, mimo że nigdy z nią nie rozmawiał. Biruta jest zamknięta w sobie, dlatego Borowiczowi trudno jest nawiązać z nią nawet kontakt wzrokowy. Pewnego dnia jedna z koleżanek prosi głównego bohatera o wpis do pamiętnika. Zakochany Marcin znajduje w nim wiersz napisany przez Annę Stogowską. Nie myśląc zbyt długo wyrywa kartkę z wierszem i odtąd zawsze nosi ją przy sobie. Od tamtej chwili, Borowicz często spaceruje w okolicach domu dziewczyny, mając nadzieję na jakiś kontakt. Widzi ją kilka razy w parku i pewnego dnia ich spojrzenia się spotykają. Dla Marcina jest to jedna z najpiękniejszych chwil w jego życiu. Można powiedzieć, że w ten sposób Borowicz wyznaje jej swoją miłość, nie zamieniając z nią ani słowa. Po zdaniu egzaminu dojrzałości Marcin spędza wakacje w rodzinnych gawronkach, gdzie pełni obowiązki gospodarza, ponieważ ojciec nie ma już sił zajmować się folwarkiem. Gdy znajduje wolną chwilę, Borowicz przyjeżdża do Klerykowa, mając nadzieję na spotkanie z Birutą, której nie widział od pamiętnej wymiany spojrzeń. W czasie pobytu w Klerykowie odwiedza starą przepiórzycę, od której dowiaduje się, że na podstawie decyzji dyrektora szkoły jej stancja została zamknięta. Od tej pory młodzież ma mieszkać w specjalnym rosyjskim internacie. Kobieta traci źródło utrzymania i przeprowadza się do mniejszego lokum. Marcin w rozmowie z radcą Somonowiczem deklaruje niechęć do rusyfikacji, a także informuje o tym, że wybiera się na studia do Warszawy. Somonowicz uważa, że takie buntownicze postawy młodego pokolenia mogą przynieść zgubę dla polskiego narodu. Marcin nie zamierza dłużej słuchać starego radcy i w pośpiechu opuszcza stancję. Kieruje się do mieszkania Stogowskiej. Na miejscu czeka go niemiła niespodzianka. Dowiaduje się, że doktor Stogowski wraz z rodziną został przeniesiony w głąb Rosji. Zrezygnowany Borowicz idzie do parku, gdzie siada na ławce, na której miał w zwyczaju uczyć się. Trzymając kartkę z pamiętnika z wierszem napisanym przez Birutę, z żalem wpatruje się w sąsiednią ławkę, na której przesiadywała jego ukochana. Do pogrążonego w myślach bohatera przychodzi Andrzej Radek. Marcin nie jest w stanie nic powiedzieć, wyciąga tylko dłoń w kierunku swojego przyjaciela.